No i mam taką opcję. Święta Małgorzata, patronka parafii, wykonana w monotypii. Tutaj aureola z prawdziwych róż. Jak to zmontować, żeby kompozycja była ciekawa na pewno? Bo to chciałbym, żeby ten obraz w ogóle powędrował na odpust tu parafialny, ale żeby też ludzi uczyć, czy pokazywać coś, co jest dobre, a nie odpustowe i takie cukierkowe i w kolorze, i w formie, w jakiejś banalnej kompozycji. A więc po piersie świętej Małgorzaty umieszczę tu po linii skali. Tu jest ten demon, prawda? A tu jest jakieś tło, tak? Czyli zbudowanie tej symbolicznej przestrzeni. Albo tak. I wtedy to umieścić tutaj. I tego demona, ale zobaczmy, ten demon niknie. Smok, tak, ognisty, zaczyna na tym tle niknąć, więc mam parę opcji. Zaraz zobaczę, może mi się jeszcze uda inaczej. A może pójść na ryzyko i stworzyć taką dziwaczną bibułę. I na tej bibule tych dziwnych wąsów Steigera, no, zupełnie ginie, więc też odpada. To nie może być nic jakiegoś inwazyjnego. Może tutaj zbudować pod nią, a może pójść na takie ryzyko, spróbować ją w tym rogu i tego demona gdzieś umieścić w tej części, tak żeby on zagrał tak. O, tak się zastanawiam, ale też ginie. On musi być na białym tle. Tu mam jeszcze taką postać. No ale to już będzie za dużo. To już będzie bardzo mocno oddziaływało, ale może jeszcze sobie tutaj coś zmontuję z tego. Może taki frotaż ołówkiem wykonany i wtedy on zaczyna tutaj oddziaływać. Ale wtedy co z tą przestrzenią? Czyli to mogę dać w pionie. Tak. Natomiast według tradycji, według ikonografii, ona ma tego smoka deptać. I teraz pytanie, jak wykonać ten gest deptania, tak? Czy to ma być gest tylko symboliczny, czy ona ma być pod jakimś kątem ustawiona? Tego nie wiem. O, na przykład w taki sposób. Tu jest ta przestrzeń tego demona. I może tu puścić jakąś nogę, jakiś kształt dziwny, żeby ta noga na przykład tutaj jakoś oddziaływała. Tak się zastanawiam, no tak myślę, że no tu mam akurat rękę, ale zrobię nogę, tak, żeby ta noga, no ale też żeby nie pokryć tego z ikonografią właśnie Najświętszej Marii Panny, kiedy ona depcze swoją stopą księżyc, który symbolizuje właśnie władzę diabła, jako ten, który świeci odbiciem światła. No, tu mi klej poleciał, ale to nic. No i tak się zastanawiam, jak to rozegrać. Na pewno to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, tak, natomiast tak, żeby on gdzieś wystawał, gdzieś, żeby tworzył jakąś, może tak, i ta przestrzeń, żeby to szło jakoś po krawędzi, nie, i wtedy zamienić go to jeszcze wyżej i wtedy stworzyć taką iluzję przestrzeni. No to jednak musi być dość proste. O, chyba taka kompozycja będzie najlepsza, tak mi się wydaje, i zaniecham wtedy ta krawędź tutaj naszego smoka. To będę musiał kolorystycznie rozegrać, ale przede wszystkim właśnie spróbuję to skomponować jako monotypie, ale jakby w takim odbiciu, czy w porównaniu z monotypią.
No i już sklejony cały taki montaż, zaczynam no, łączyć te techniki. Zaczynam od takiego koloru niebieskiego, bardzo agresywnego, taki cyjan połączony z kobaltem i tworzę właśnie tą niebieską przestrzeń znajdującą się wokół świętej Małgorzaty. No, tradycja tych sakralnych obrazów, chociażby w malarstwie holenderskim, chociażby Rubens czy Rembrandt, prawda, Flamandowie i Holendrzy, no jest bardzo żywa, prawda? I tutaj inspirowałem się w przypadku twarzy świętej Małgorzaty właśnie postacią uchwyconą przez Simona Vouet. Bardzo, bardzo ciekawie on to malował i tutaj bardzo istotna jest ta precyzja jego ruchów, a mi chodzi głównie o to, żeby stworzyć pewną impresję, która będzie moją wersją tego sakralnego tematu. Tradycja tego malarstwa jest bardzo głęboko gdzieś połączona z tak zwaną hagiografią, czyli z pismami opowiadającymi o cnotach świętych. Z tej hagiografii między innymi dowiadujemy się o życiu świętej Małgorzaty Antiocheńskiej, o tym, jak zmarła jej przedwcześnie mama, jak została sierotą i jak wychowywała ją opiekunka, która gdzieś w takiej konspiracji przed ojcem, który był kapłanem pogańskim, musiała mówić jej o wierze, o Chrystusie, o krzyżu i to wszystko gdzieś składa się na jej hagiografię, by potem umrzeć śmiercią męczeńską, kiedy to była za cesarza Dioklecjana, tak jak wielu właśnie tych chrześcijan, poddana torturom i zmarła no, w sposób drastyczny. Więc sięgam do tej hagiografii, ale też do pewnej tradycji malarstwa barokowego. A zatem kierowany jakby tą chęcią nawiązania do malarstwa barokowego staram się ukazać przede wszystkim apoteozę. Apoteozę, czyli takie uwznioślenie, uniesienie. Ta święta jest w takiej strefie nieba. Ten kolor niebieski jest synonimem nieba, wiecznej szczęśliwości. Ale również istnieje tutaj strefowość, tak? Jest ta pierwsza strefa na dole, ukazująca czeląść piekielną, czy nawiązanie do tego epizodu z więzieniem świętej Małgorzaty, a powyżej znajduje się właśnie zanikająca postać, czy popiersie świętej Małgorzaty Antiocheńskiej. No, używam farby olejnej, powodując to, że czy powodowany tym, że ta farba jest no, transparentna momentami kryjąca na przykład biel, która zaciera jakby tą postać narysowaną w monotypii, staram się tutaj ukazać w sposób taki jakby zamglony, tak jak kiedyś mówił Leonardo, sfumato. Sfumato, prawda? I tutaj te rzeczy są dosyć istotne. No, piekło, czeluść, tak jak dawniej mówiono o tym, o tej paszczy Lewiatana, o tym miejscu kaźni, musi być namalowana w kolorze czarnym, w ciemności, bo tak jak Pan Bóg jest źródłem światła, tak demon jest źródłem ciemności przez swój bunt, przez odejście od Pana Boga staje się właśnie panem ciemności, czeluści piekielnych. I tak to było w tradycji malarstwa, czy Piero della Francesca, czy chociażby Masaccio w tej słynnej kaplicy Skrovenich również nawiązywał do tego motywu sądu i właśnie demona.
Kolejna bardzo ważna rzecz w kompozycji to biele. Te biele są czasami agresywne, czasami właśnie takie no, potrzebne, nie zawsze, ale przeważnie, tak? I ta biel papieru, który tutaj widzimy, musi być jakoś ze sobą połączona. Ja tutaj myślę o tej główce świętej Małgorzaty i o tej paszczy demona. One tutaj najwyraźniej świecą i ja muszę tak zrobić, żeby ta świetlistość została ze sobą połączona. Jak to zrobić? No, jedni mówią szary, inni czarny, że właściwie ten kolor, czy te kolory przykrywają jakby tę przestrzeń właśnie bieli. One jakoś łączą. Ja tutaj użyłem czerwieni, żeby pokazać ten odwłok, czy ogon lewiatana, starożytnego smoka, który jest utożsamiany w sztuce z szatanem, z Lucyferem, czy z jego poplecznikiem. I staram się właśnie te elementy ze sobą połączyć, ale też pewna konsekwencja, jeżeli maluję czerwony odwłok, to ten łeb smoka też powinien być czerwony, ale niekoniecznie. Czasami warto pójść na tak zwany spontan, warto pójść na żywioł i poeksperymentować, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No, wygląda to, jak widzicie Państwo, całkiem nieźle. Wprowadziłem według tej szkoły Wasyla Kandyńskiego te punkty, które wprowadzają silne właśnie poczucie energetyki czy emanacji ciepła, dynamiki. On to nazywał właśnie tymi dynamicznymi punktami. Odsyłam do książki, która powinna być dla wszystkich malujących takim elementarzem, czyli punkt, linia, płaszczyzna, przetłumaczony przez profesora Fijałkowskiego z Łodzi, z Akademii Sztuk Pięknych, jeszcze wtedy Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. No i tak powolutku kończę tą przestrzeń takiego pseudo-barokowego malarstwa, które będzie moją własną wersją. Powolutku zbliżam się do końca. Jeszcze tutaj pewne szlify. Zaraz Państwu pokażę, jak ten obraz wygląda na końcu. Tutaj jeszcze wprowadzam te strefy, chmury. Te chmury będą tutaj bardzo silnie oddziaływały. One będą tworzyły taką strukturę bardzo dynamiczną też, tak żeby te dwa światy ze sobą i oddzielić, i połączyć. O, tak to wygląda z bliska. Tutaj Państwu wrzuciłem powiększenie. Widać te trzy wyraźnie chmury, które oddzielają te wrota piekieł od właśnie postaci świętej, czy jej glorii. Obraz można zakupić. No, jak Państwo widzicie, włożyłem dużo pracy. To, co Państwo widzą, to jest tylko wycinek tego, co wykonałem wcześniej. Trzeba było ułożyć kompozycję, trzeba było ją ze sobą jakoś spasować i powstaje bardzo ciekawy efekt końcowy. Tym efektem jest właśnie obraz, który ma wymiary 50 cm szerokości i 80 cm wysokości. Link do obrazu daję Państwu tutaj poniżej. Dziękuję za uwagę.